całą pokorą orzeczenie polskiej komisji, uznaję je za prawdziwe i nie zgadzam się ze stwierdzeniem Rosjan, że załoga podchodziła do lądowania. Taka jest moja opinia. Podobnie jak nie zgadzam się ze stwierdzeniem wyrażonym przez MAK, że działania służb kierowania lotami na lotnisku Smoleńsk i przygotowanie lotniska było prawidłowe. Otóż ono nie było prawidłowe. Być może w interpretacji rosyjskiej było zgodne z rosyjskimi przepisami. Być może, zwłaszcza przy prezentowaniu wyników, które mogłyby zostać odebrane na niekorzyść, mogły być niekorzystne dla strony rosyjskiej, rozumiem takie postępowanie. Natomiast w mojej ocenie postępowanie załogi na wieży, zwłaszcza przekazywanie informacji fałszywych, czy też nieprawdziwych informacji załodze o tym, że znajdują się prawidłowo na ścieżce zniżania, miało swój wpływ, ponieważ doprowadziło do fałszywego przekonania, czy utwierdziło załogę w fałszywym przekonaniu, iż znajdują się w prawidłowym miejscu na ścieżce zniżania, chociaż byli albo powyżej, albo co gorsza, w końcowym momencie znacznie poniżej tejże ścieżki.